Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Magdalena Ochaniuk Gadowska. Godzina 16:00 punktualnie wybiła w naszym studio. No właśnie, drodzy państwo, w naszym studio gość, którego wczoraj przypadkiem spotkałam na ulicy Solariego w Warszawie i takie przypadki dobrze się kończą, bo się kończą właśnie rozmową w studio. Jan Janusz Grudziński, muzyk, współtwórca od 37 lat z przerwami zespół Kult. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie tym bardziej Janek Janusz, a nie Jan, dobrze, nieważne. Ja w, nie wierzę w przypadki, także akurat to, że się tam umówiłem o dziesiątej z kolegą z kolei na program telewizyjny i na mnie czekał. Ale dobrze, spotkaliśmy się, rozpoznałaś mnie, ja, ja się ucieszyłem, że ty... Tak, pracujesz w Radzie od słowa do słowa zgadzaliśmy się. Tak na ten tak, do, I tak, 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 tak doszło do naszego spotkania, tak a ja tak rozpoznałam ciebie, no bo kilka tygodni temu do kin wszedł film Kult, tak. film, który powstawał przez sześć lat, film to... dokumentalny, tak przez kilka znaczy, lat. On, znaczy zdjęcia były gruntowane przez sześć lat, natomiast ile, ile trwał montaż to na pewno krócej. Natomiast on jest montowany ze zdjęć, które były w ciągu sześciu lat. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to reżyseria? Olga Bieniek, to jest znajoma, to jest wasza przyjaciółka. Tak, to jest taka nasza znajoma z Gdańska. Ona jest producentką takich no, bardzo dobrych filmów, jak, jak Czarny Czwartek, jak Układ Zamknięty, Kamerdyner. I do tej pory raczej była producentką, tutaj też miała być producentką, w pewnym momencie. Ja tych szczegółów nie znam. W każdym razie została współsc współscenarzystką i reżyserką. Na film, który, tak jak mówię, zdjęcia były kręcone przez aż sześć lat, to jest podróż z zespołem Kult, to jest podróż z muzykami, no bo. Tak, na dobrą sprawę, cały czas w filmie jest element podróży. Jedziecie. No tak, bo to jest jednak spora część naszej pracy. Tak? I postać, która się tam pojawia, powiedzmy o tym takim, może trochę, może nie głównym bohaterze, ale mm. osoba na pewno, która spaja film, mm. to jest Wasz fan, to jest osoba, która jeździła za kultem, tak? Jeździła po za kultem, mieszka, mieszka w Hiszpanii. No, jest takim, takim przyjacielem zespołu. No i tak yy, yy, właśnie Olga wybrała akurat jego na takie czerwone, żeby tak on, on nas trochę opowiadał. Znaczy my, my o sobie, on o sobie, o nas, no tak to wszystko, wszystkiego po trochu tam jest. I to jest osoba, która jak, jak, jak się nazywa? Bo ja, ja nie On, 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 on ma ksywkę Didi. Natomiast jak, jak, jak pan i nazwisko to nie powiem. Zawsze jest Didi Didi. I ten Didi podróżował za kultem i jest taka piękna, chyba najbardziej wzruszająca mm. scena w filmie, opowiedzmy o niej, jak gra koncert i Kazik go wyłapuje tak, z tłumu. Tak, że, że, że bo on, to miała być taka właśnie niespokojna, nies, nies, że, że on nagle się pokazuje w tym tłumie. Bo, bo, no bo Kazik z nim, gdzieś z nim najbliżej jest, bo tam ma, ma to swoje siedziby na teneryfie, też na też tam mieszka, więc oni się często tam spotykają, więc, więc, więc tak. Taki, więc Ale nie. powiedzmy o samym zespole, jak to jest grać przez kilkadziesiąt lat, no bo to no już możemy tak. powiedzieć, z podobnym składem i się, i się tam nie pozabijać i się jakoś dograć. Znaczy, z tym składem to by nie przesadzał, bo to jednak się Przewinęło ponad 20 osób przez te 37 ale lat. Nie mówię o tobie. O, o mnie, no, Kazik, yy, yy, no, Jerzyk Basista grał od 86, Morawiec też od 82 drugiego z trzema przerwami. Ja miałem też jedną przerwę. No, reszta to są yy, 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 trochę młodsi. No, nie pozabijać się, no, no, się pozabijamy, to z czego będziemy żyli? <grym> Jak się pozabija. <grym> no tak, ale to trzeba się po prostu bardzo lubić. Trzeba się lubić, trzeba być też to tolerancyjnym, trzeba znosić gdzieś jakieś tam swoje słabostki, jakieś wady, ale też kultywować zalety, prawda, I, no i też, no, z jednej strony nie wpadać w rutynę, a z drugiej strony, że, że tak powiem, no kolokwialnie nie świrować, to znaczy, że, żeby, żeby jakimiś co się zdarzało? Oczywiście jakimiś swoimi ekscesami tego, tego tej grupy nie, nie rozerwać. A jakim liderem, jakim takim frontmanem jest Kazik Staszewski? Wżorowy. <laughs> Kazik jest. Uważam tak, jak, na, jak nasz swoją popozycję jest, 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 jest znaczy nie, nie nadużywa swojej swoje władzy. No, ale jak każdy ma swoje lepsze i gorsze dni i, 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 I humory, więc, więc, więc są takie momenty, że wiadomo, że, że dzisiaj y, nie jest tam w sosie i y, no to długo by mówić. No ale no, no znaczy y, stara się jednak nas y, trzymać krótko ręką, znaczy bardzo dba o to, żeby właśnie te, ten zespół, y, zespół się nie rozpadł. Kosztem nawet jakichś tam y, indywidualnych kar, no nie powiem cielesnych, ale. <noise> że, znaczy, stara się, stara się to wszystko jakoś. No, no bo w filmie, y, jest trzymać. Taki, w filmie jest taki ciekawy wątek. Ja w wakacje rozmawiałam ze znajomymi w Trójmieście, mhm. i oni mi właśnie opowiedzieli coś takiego. Słuchaj, w kulcie. To jest y, alkomat przed tak, 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 y, graniem. Ja zaczęłam tak. się z tego śmiać. Mówię, ja że, nie, jest że to jest śmiałem. niemożliwe. Po czym poszłam do kina tak. <śla> i się naprawdę bardzo no, tak. ubawiłam, tak. bo faktycznie ten alkomat został wprowadzony. Został no, tak. A dlaczego został dlaczego wprowadzony? Dlaczego został wprowadzony? Było bo parę koncertów takich, takich. no powiedzmy sobie, rekontrolowych za bardzo. No i to chyba niestety wymyślił nasz nas wydawca Sławek Pieczak, no, że, że to, no bo to tak, no żeby to badać, żeby to, bo to tak na oko to, no to, trzy razy się przewróciłeś, to dostaniesz kasę, a pięć już nie, no to, żeby tu gdzieś jakieś wymierne. Przy czym na porządku były jakieś takie normy bardziej łagodne, żeby jeden promień można było mieć wchodząc, jeden promień schodząc. Jeśli więcej, no to grasz za darmo. Potem te normy, potem znowu odstawiamy, to ja już, ale w tej chwili jak, jak jest, bo nie zawsze jest, ale, ale z reguły jest, no to jest już zero na wejściu, zero na zejściu. Czyli więc, taka, więc, taka jest więc, norma, tak? Więc jak, jak sprowadzają samochodu, tak, tak. A jak ktoś właśnie, tak jak powiedziałeś, no. Karol, było rozumiem to, że... Że gra się za darmo, tak. I od ilu lat to funkcjonuje u Oj, was? Oj, nie wiem, z osiem już będzie. Tylko mówię, że to się zmieniało i ten poziom tego, tego i czasami w ogóle nie było, a ostatnio jest i to właśnie tak restrykcyjne. No. Ale rozumiem, że jest lepiej, że lepiej się gra wam, jak jest zero i zero przy wejściu i przy zejściu. Poproszę o następny zestaw <laughs> pytań. <laughs> to zależy komu. Nie, nie, bo, bo, bo jest no bo... jest trzech, czterech z z na, na dziewięciu zdeklarowanych abstynentów. Więc im jest zasadniczo wszystko jedno, Yy, znaczy, ja ci powiem tak, yy, że mała ilość, yy, na przykład dzieci yy, przy partiach improwizowanych, na przykład mi pomaga. Znaczy, tak dla kurażu wypić trochę, Znaczy, tak? yy, coś takiego, znaczy, w sensie, że, że jest większa fantazja przy, przy partiach improwizowanych, mniejszy jakby lęk. Znaczy, znaczy tak człowiek jest bardziej... Natomiast to jest ta cien cienka kalinia, że człowiek myśli, że jest, a potem ciach, i już na przykład w tych partiach, gdzie trzeba zagrać precyzyjnie to, co się gra zawsze, nie zawsze wychodzi. Więc więc, więc to jest. Yy... I tak i nie, to, to, to znaczy yy... idzie z tym żyć. No. Ty grasz i na klawiszach, i i na gitarze. I na gitarze. Tak. Płyt kult wydał. Ile? 20? Kilka, nie, kilkanaście. Kilkanaście. Tak. A która była najważniejsza? Znaczy, dla ciebie. Dla mnie dwie, to znaczy pierwsza, no to, jeśli chodzi o nasze autorskie, to na pewno trzecia płyta spokojnie, a drugą ta, taką. No to była pierwsza taka Kazik. Ta, ta, ta pierwsza płyta z piosenkami, bo to zupełnie weszliśmy w inny świat. Właśnie nie nasze kompozycje były, tylko nasze aranżacje. Nie teksty Kazika, tylko jego ojca. Muzyka taka, yy, znaczy, że znaczy, target dla tej muzyki yy, dużo szerszy, bo wiele tych, 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 tych piosenek yy, ze swoimi harmoniami i tak dalej, też trafiało do starszego pokolenia. I, I to było takie właśnie wejście. W hmm, taką jeszcze szerszą, znaczy szerszą publiczność niż była, prawda? E, no, to, no to na pewno te dwie płyty. A teraz pierwszy utwór, który posłuchamy, dlaczego wybrałeś akurat e, ten? To, to jest z tej trzeciej płyty właśnie, z tej z tej, z tej e, najlepszej. Zresztą z, 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 zdaniem bardzo znaczy wielu ludzi większości chyba. E, a wybrałem, no bo jest mój i ładny jest. No to, za, no to proszę zapowiedzieć. Piosenka Arachia z trzeciej płyty pod tytułem Spokojnie. Popołudnie w net. A my, drodzy państwo, dalej kontynuujemy rozmowę. Janusz Grudziński, lider, jeden z liderów, założycielów zespołu KULT. Teraz porozmawiamy sobie, jak to jest żyć w show biznesie w Polsce, jak to by jest być artystą na polskiej scenie muzycznej, bo przecież i konkurencja, i rywalizacja jest duża, a KULT 37 lat istnieje i te koncerty, nawet na które przecież przychodzą tłumy, to nie są koncerty dwugodzinne, tylko to jest y, wydawałoby się taka no, porządna dawka muzyki i ciężka praca. No tak, to trwają prawie trzy godziny koncerty. Na ostatniej trasie graliśmy no na każdym było 31 y, w zasadniczym secie i potem siedem jeszcze na bis, więc to daje na prawie trzy godziny. Ja, mi, mi trudno jest powiedzieć o, o, znaczy o, o, o całym artystycznym świecie, bo m, ja jestem tylko muzykiem i to muzykiem rozrywkowym, rokowym, prawda? Nie wiem, co tam się. Znaczy, no, wiem o opowiadań, ale myślę. Tylko chodzi... jak ten świat rokowy wygląda. Rokowy, no, 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 no różnie. To y, też różnie. Y, 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 teraz troszkę to się wszystko rozjechało, bo kiedyś tych zespołów było mniej i myśmy dużo bardziej się znali. W Warszawie były dwa, trzy kluby na krzyż, gdzie się spotykaliśmy. Stodowa, Remont, Park yy, czy, czy Lolek, Bolek. Yy, teraz ja yy, nawet nie wiem. Mogę powiedzieć, co jest u nas. U nas no jest, 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 znaczy zaczyna to być jednak yy, yy, zmierza w dosyć, no takiej pracy dosyć ciężkiej, bo lata lecą, gramy koncerty te długie, też sama podróż miasta do tego miasta, pewne napięcie, bo, bo próba jest o tej, posiłek jest o tej i tak, tak dalej. Jest to takie jednak życie w jakimś, w jakimś reżimie. Dla mnie na przykład jakoś piocha to często jest jak... Morderstwo. Jak morderstwo, tak. <laughs> więc więc znaczy, o, oczywiście no, to jest wszystko za coś, no To jest za... Y, 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 znaczy dla ludzi robione, dla, oczywiście dla, mm, dla pieniędzy, więc to y, jest mo motywacja, prawda, za tym y, stoi. Ale, ale faktem jest, że to już nie są te, te, te lata, kiedy człowiek tam brał plecak, wskakiwał do pociągu, brał pod pachą pod pachem gitary i jechał. Teraz jest to cały jakiś taki przemysł, bo to jest jeden samochód ze sprzętem, z techniką, drugi my, trzecim tam każdy z menadżerem. To już wszystko jest takie no, poważne. I to też y, takie, że, że, że no, nie możemy dać ciała, bo to, bo, bo to już jest takie przedsięwzięcie. Więc ja mówię, jest, jest oprócz takiego fizycznego z, y, zmęczenia, y, no, jest takie napięcie psychiczne. Ja, jak teraz się skończyła ta nasza trasa duża dwa tygodnie temu, no to, to, to ty od razu przyjechałem z jakimś zatruciem. Bo to wtedy człowiek. Schodzi wszystko. Schodzi wszystko, to napięcie, to adrenalina, i byle czego za, zachoruje, i, i tak mniej więcej z tydzień, pięć dni ty, człowiek dopiero tak zaczyna wchodzić, że, że się się budzi. Aha, to nie ma obok mnie kolegi. Nie ma obok mnie nikogo. Aha, no dobra, no to, aha, ale to, trasa to... koncertowa udana. Udana, tak. Nawet w spodku był rekord, bo było siedem czy ponad siedem tysięcy. To jaki By... macie, jaki kult ma, jaką receptę macie na to? dopłacamy do biletów. <ścoughs> nie, nie wiem. Właśnie jeden, jeden z, z naszych kolegów miał m, m, taką wrzucił hipotezę, że, że skoro się rozwiązał Tilaf Hej. No, a, a to jest jakby y, nasze. Te naszy, lata podobne tak, tak, działania. lata. Mm -hmm. Muzyka, że to, że to, że to dlatego. Y, może 500 plus, prawda? Ludzie mają więcej pieniędzy na bilety. No też, bo, bo że tak, jak bilet kosztuje 60 zł, i chłopak ma iść dziewczyną, prawda? Jeszcze zapłacić tam przejazd, czy piwo, czy coś. No to już się robi wydatek rzędu. Wiesz, no i właśnie, no i tak... 50 zł, więc. Być może też, no bo jednak co by nie, nie mówić ten dobrobyt wzrasta w tej średnie płace, Więc, bo, bo to też jest y, często dylemat czyjś na ten zespół, czy, czy na ten dla nastolatka. No ale to zszedłeś sam mimochodem na, <laughs> mimochodem. Po, mimochodem tak. na sprawy socjalne i trochę na politykę, no bo 500, po no, prostu tak. wiemy, sztandarowy, no, tak, tak, tak. sztandarowy program obecnego rządu, dobra zmiana, no i ta dobra zmiana... Januszowi Grudzińskiemu podoba tak. się? No tak, no, jest to stary pisowiec, no to znaczyła to, to się podoba <grywa> Nawet jak się nie podoba, to się podoba. <grywa> ale to jest chyba raczej yy, stanowisko czy pogląd odosobniony w yy, tak. nawet, nie wiem, nawet nie wiem czy w samym kultie, nie, ale w ogóle. Nie, w świecie w świecie generalnie tak, no to wi wiadomo, że, że to jest nastroje yy, Jerzy Zelnik. Yy, Ewa Wadałkowska, no i ja, no to już więcej, więcej nie ma. Ale, ale tak, no nie, no, no to, to, to jest oczywiście yy, no, yy, środowisko yy, bardzo, znaczy ogólnie lewicowe, które, znaczy które, no, to jest śmieszne, to jest paradoksalnie śmieszne, że, że no ten rock'n'roll cały to wszystko było na, na zasadzie buntu, prawda, bo to był, yy, natomiast w tej chwili yy, bunt przeciwko Yy, dobrej zmianie, Jest tylko powtarzaniem sloganów gazety tych wy, wyborczej, i to nie ma nic wspólnego z jakimś. Yy, znaczy Ja nie mówię o wszystkich zespołach, ale yy, tylko jest to po, powielanie pewnych klisz, które się przeczytało, czy tam usłyszało gdzieś w TVL-ie. I, I to, to jest te, ten bunt, prawda? No to, no, ale no to, to już jest żaden bunt, tak? Jak to też mówi Akaczyński, głupi, tak? Yy, yy, po raz 58. A w zespole nie, nie, nie jesteś narażony na ostracyzm? Za swoje a poglądy A czasami tam bejsbolem dostanę od faszysty. Nie, <noise> nie, nie oni, oni wiedzą. Kazik to tak się waha. Kazik jest taki niby, niby symetrystą, ale dał teraz wywiad do wyborczej. Nie czytałem te, tego wywiadu. Yy, yy, na przykład gitarzysta, jeden jest totalnie za konfederacją i tak paru, jeden jest za lewicą, paru jest indy, indyferentnych politycznie takich, że Obojętnie. taki elektorat, prawda, do wykorzystania także, nie, nie, ale to to u nas bardzo rzadko o tym rozmawiamy bo w ogóle, więc, więc to, to, to nie jest tak, że Kult jest zespołem rozpolitykowanym, nie, nie No ale dużo zespołów politykuje No to ja wiem, natomiast u nas jest jednak takie coś żeby nie grać na jakichś imprezach, czy to z lewa, czy to z prawa, tak jak tam ci na przykład nie wiem tam chyba Tyl coś nie wierzy politykom i na konwencji PO, czy coś takiego. Na <słuch> to przykład, to są to też śmieszne. zespoły, które bardzo mocno angażują się w działalność organizacji LGBT też. To jest takie Ale... modne chyba teraz tak? trochę, nie? No to nie wiem. Nie? To znaczy, że jestem niewodny. Ale to też y, zauważyłyśmy z koleżanką, która kiedyś mm. w gazecie polskiej codziennie pracowała, że tak. właśnie siedzimy, patrzymy, a tam za klawiszami dziennik Gazeta Polska codziennie. Byliśmy a. bardzo zdziwione. I to a. było w rękach twoich, właśnie Ale Janusza tak. Grudzińskiego. No, tak, no tak, 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 tak. Nie wyrzucają ci tej gazety. Dlaczego? Nie, ja im wyborczo wyrzucam. Nie, bo u nas teraz to już ale tak y, dwóch u nas jest: y, znaczy, trębacz y, i perkusista są takimi mocno ortodoksyjnymi katolikami, że jak przy, przyjeżdżają, przyjeżdżają w sobotę, to gdzieś się pytają w hotelu, gdzie jest najbliższy kościół, i tak dalej. Czy nawet za granicą, gdzie jest jakiś tam polski kościół katolicki, tak i, czytają, I i czytali wyborczo, a słuchajcie, wy wiecie, że z tego się, się trzeba spowiadać, księdzu? I tak, <noise> nie wiedzieli, czy żartuję, czy nie, a już przestali tą wyborczość, już wybiłem z głowy, tak. nie, żartuję, znaczy, jeden to już tylko Biblię czyta? Ten y, Tomek, a, a drugi już nic nie czyta, tylko śpi. No to jakiś tam sukces odniosłem. Ale, ale Kazik jakoś jest tak mocno zaangażowany politycznie chyba nie. No był nie nigdy. jest no. no y, nie, on jest, jest takim symetrystą, ten jego taki sztandarowy standardowy hit, ten, no to jest to, idę prosto, nie, nie należy do mafii, nie należy do sekty, idę prosto. Nie, nie biorę jeńców żadnych. Nie, nie, nie biorę jeńców żadnych. Czyli on jest taki, no taki, że właśnie ci, ci słabi, że ja tu jestem prosty. No ja przepraszam, jaki ten prosty? Idę prosto, tak? Idę prosto i... No I, 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 I idę. I, i, I tak, tak, tak. I idę z głową podniesioną. Tak. Ale teraz idę prosto nie będziemy słuchać, bo wybrałeś inny utwór. Wybra jaki? Wybrałem Marianne. Utwór, tak. Marianne to jest utwór o, o, o rewolcie studenckiej w 1968 roku w Paryżu. No jest to piękna, piękna, poetycka powieść Kazika właśnie o, o, tych, o tych zamieszkach, w których był świadkiem. Jednocześnie o, właśnie o manipulacji przez, 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 przez Rosję stosowiecką właśnie tak zwanymi pożytecznymi idiotami, lewakami, i ta no. rewolucja do tej pory Taka trwa. Stel, stel, o, ona ona do, chodzi, do tej pory, jest pory trwa. Do tej pory aktualne, dlatego że, 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 że to jest sterowana i, i, i wszyscy też, jak m, dobry ten komunizm, a, a, a spróbowaliby tam żyć. No właśnie, to kult i Marianna. Kolejna y, część naszej rozmowy. Janusz Grudziński, kult w naszym studio. Rozmawiamy o, trochę o polityce i muzyce. No bo to się jakoś tam przeplata wszystko między sobą i wielkimi krokami, bo pojutrze rocznica wprowadzenia stanu mm. wojennego 13 grudnia. Jak wspominasz ten czas? Muzycznie i też politycznie? Ja wspominam to, znaczy ja dosyć w ciekawy sposób przeżyłem, bo 12 grudnia był ślub i wesele mojego kolegi socjologii. To było tuż po strajku. Myśmy skończyli strajk na uniwersku 10 grudnia. Na którym uniwersku? warszawskim. Mm -hmm. I Zresztą tam poznałem Kazika na, na tym strajku. Spaliśmy w pryczach, w pryczach przed 20 parę dni, więc, więc tak. To, czyli tam się zrodziła wasza Nie, znajomość. on mi on rok później zaproponował granie, bo to był 81, a ja do 82. Tak. No i, pod, i, i, i był ten ślub i wesele mego kolegi, którego ojciec był wysokobosztajnym wojskowym, i yy, to było w Patrii, yy, w tym klubie oficerskim. I tam były cztery wesela, tak? W jednym czasie. Tak, I, i potem pogrzeb zaraz. To, 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 to był taki film, cztery wesela i pogrzeb. No i tam yy, na tym weselu przyszła tak, yy, taka jedna znajoma i przyniosła jakąś mocną marihuanę. No człowiek pod w jakiegoś alkoholu, zapalenia marihuany. Ja, ja się poczułem tak źle, że po prostu już w domu wylądowałem jeszcze przed dwunastą. No, i rano się obudziła mnie siatka, mieszkając z babcią, proszę panią, bo bo wojna, ja mówię, jaka wojna? Taki skacowana A, a on no, ja mówię Ruscy weszli, nie nasi. A dobra. I spałem dalej. Bo i, i, i stwierdziłem, że, 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 że nie mogę brać narkotyku, bo skoro zapalenie pierwszy raz i ostatni, przez marihuany spowodowało to, że dwie godziny później wprowadzam na stan wojenny i od tej pory w ogóle temat nie istnieje. Także. Tak wspominam. Na, jak... na, na, ten był poprzedzony długotrwałym tym strajkiem studenckim tam na socjologii myśmy z kazikiem studiowali. Czyli to znajomość taka u, ugruntowana mocna na mocnych podstawach. Tak, tak, tak. Bo no myśmy to, nie wiem, 25 dni ten strajk tworzyliśmy, Myśmy razem mieszkali w jednej sali prycza w prycza, i graliśmy w karty, robiliśmy tam różne rzeczy i, i, i pożar był nawet w, w taki. A z perspektywy tych 38 no. lat, bo to już 38 no. lat temu, bo niektórzy są tacy, przecież pojawiają się też takie głosy, że to stan wojenny to był, konie to był koniecznością. No, żeby... no zależy <grym> dla kogo? Dla, dla tych, którzy chcieli utrzymać swoje stanowiska, no to, 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 to koniecznością no, tak, no. Lepszym rozwiązaniem niż, 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 niż stracić te stanowiska. Tam ja nie był oczywiście koniecznością no w świetle tych, 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 tych archiwów. W sowieckich, no to, to wiadomo, ale no to ciągle jest od, odgrzewane, że to była konieczność, żeby ten generał jak, tam... Tak, wiecie, generał Jaruzelski, Mierny a jak taki... patrzysz z perspektywy właśnie tych lat na to, że osoby, które były w partii, które były w PZPR-ze, dzisiaj są na przykład reprezentantami Polski w parlamencie europejskim. Czy ta historia europejskim. Zatacza, zatacza koło? Czy to jest od historii? Co to, to jest, jest od historii trochę. Tak, To jest od historii, to jest brak, m, m, brak rozliczenia. Myślę, że, 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 że ci, co z tego PZPR mogą mieć jakieś, jakieś, jakieś haki, mówiąc tak kolokwialnie, na w związku z tym są niedoruszenia. Nie wiem, ale, ale, ale znaczy sam fakt, oceniając sam fakt, nie szukając przyczyn, no to, no to jest taki od historii, ale, ale właśnie taki rechot bym powiedział. A co sądzisz na temat Lecha Wałęsy? <laughs> Poproszę o drugi zestaw pytań. No nie, no, no źle, źle sądzę. Ale wtedy wszyscy w niego wierzyli. No to prawda? wiadomo, no, no to są troizmy, no wtedy wszyscy w niego wierzyli, a wtedy... A, a, a teraz y, wszyscy wierzą, chociaż za każdym razem mówi co innego. Są, znaczy, są tacy, co jak powie A, to oni mówią A, a jak powie B, powie B, A. Im się to kompletnie nie, im, im nie przeszkadza, że on y, 14 wersji podaje, bo każda jest prawdziwa, mimo że każda jest inna. To jak żyje się Januszowi Grudzińskiemu w Polsce w, w, w anno Domini 2019. To jest lepsza Polska, o taką Polskę o, strajkowaliście, o taką Polskę walczyliście, ta, znaczy Dobrze, znaczy ja widzę taki ogólny jest... Ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce. Od kilku lat jeżdżę, dokumentuję to. Znaczy, zwłaszcza po takiej Polsce Polsce, nie NRD, tylko... I... i no i... No myślę, że, że nie jest źle. To, co na przykład y, pogadliwie nazywają niektórzy y, ścianą wschodnią, to niech oni tam... Y, no, y, no, y, Polską B Polską bet tamce, to niech oni tam popojadą. I, i, I porównają to z tymi ruinami gdzieś tam w zachodniej Polsce. Z, 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 statu... Więc, więc, Ale więc... Je, w, czym w czym jest różnica? W czym jest różnica? W mentalności? No na przykład... Y, nie, po, y, y, na wschodzie ludzie są na swoim, a tam, a tam jednak. Są przesiedleni. Prze... Znaczy to już jest któreś pokolenie, ale to widać. Ruiny, to jak się wiedzie, jakieś tam zielonogórskie, jakieś tam szczecińskie, to to w ogóle. Czyli nie jest tak. Nie, nie jest oczywiste. Nie nie, jest ale, tak ale, ale generalnie, ja, ja mówię o takich sprawach, jak i mówię, natomiast. Yy... Dużo jest do zrobienia. A na przykład weźmy taką Warszawę. Już, już yy, ileś lat temu, w dziesiątych latach, to tak yy, yy, samotnej kobiecie przejście po centrum, prawda, to tak naprawdę jest bezpieczniej, prawda? To, co, to zdjęcie yy, takie słynne, które dla nas było normą w yy, metro warszawskie, tak? że tam siedzą ludzie, czytają książki i, i to zrobiło taką karierę na wejście, że chociaż to dla u nas to normalne. Więc ja, ja, ja myślę, że no, mnóstwo jest jeszcze te rzeczy, służba zdrowia, takie inne szkolnictwo, no ale to wiadomo, w każdym kraju jest dużo do to zrobienia, dużo do, do zrobienia ale, no, ale, ale, ale ta władza, która tam od czterech lat nam yy, łaskawie panuje, no, pokazała, że coś można, że coś można zrobić gorzej, lepiej, ale działała. Janusz Grudziński, muzyk y, główny, jeden z głównych muzyków zespołu Kult od wielu lat. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. No i kończymy optymistycznym utworem, który wybrałeś. Tak jest. Jaki to utwór? To jest y, utwór Łączmy się w pary, kochajmy się. To jest taki numer o, o miłości, o tym, żeby, żeby, żeby się nie kłócić, żeby się kochać. No i żeby tak w Polsce było. I żeby, i żeby tak ku, ku temu szło. <noise> dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo.